Witajcie kochani, jesteśmy dzisiaj z kolejnym przedsiębiorcą, z Tomaszem Rozmusem. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poznacie wyjątkową historię naszego specjalnego gościa. Tomku, powiedz, jaka była twoja historia biznesowa? Czy pracowałeś na etacie, czy od razu zacząłeś prowadzić biznes, czy może go odziedziczyłeś po rodzinie? Jak to było u ciebie? Więc pierwszy kontakt, że tak powiem, z biznesem. Moi rodzice byli przedsiębiorcami, prowadzili dużą restaurację. O, czyli miałeś wzorce biznesowe. Więc z rodziny. Takie wzorce biznesowe, być może i wyniesione po części z domu. Natomiast pierwszy swój biznes założyłem w 2002 roku, będąc jeszcze na studiach. Studiowałem w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, więc wymyśliliśmy projekt afrykański, trochę egzotyczny. Sprowadzaliśmy z Afryki rękodzieło afrykańskie i przez zupełny przypadek, pamiętam, pierwsza podróż do Afryki, to był rok 2000, tak jak powiedziałem, drugi. Podczas pierwszej podróży i podczas pierwszych zakupów w Afryce, jak ładowaliśmy kontener, zostało nam trochę po prostu pieniędzy, więc zakupiliśmy, słuchajcie, kilka bębnów afrykańskich. Ale to jesteś artystą? Powiedz, nie, nie jestem w ogóle artystą. Po prostu kto ci w ogóle podpowiedział, żeby taki projekt prowadzić? Podpowiedział, może nawet nie podpowiedział, ale mieliśmy okazję akurat robić na uczelni projekt, który był zainicjowany właśnie... Jakie studia skończyłeś, powiedz? Zarządzanie i marketing. Także mieliśmy projekt, który był właśnie inicjowany przez jednego z księży redemptorystów, który wrócił z Afryki, konkretnie z Burkina Faso. Naprzywoził bardzo dużo takich pamiątek z tej swojej podróży i zrobił u nas wystawę na uczelni, więc też zainspirowani jakby całym popytem na te produkty i na marżowością, bo zrobiliśmy na przykładzie tej wystawy, gdzie prowadziliśmy sprzedaż, zrobiliśmy badania, że tak powiem, rynkowe. No i okazało się, że całkiem niezła marża na tych produktach jest, więc napisaliśmy projekt, wygraliśmy, pamiętam, konkurs organizowany przez wojewodę małopolskiego, dostaliśmy część jakichś tam pieniędzy na start, nie była to duża suma, ale zawsze jakaś. Dostaliśmy pomieszczenia w inkubatorze, gdzie mogliśmy ten biznes, że tak powiem, fizycznie zacząć. Ja w Afryce przemieszkałem półtora roku, w Ganie dokładnie, więc ten biznes prowadziłem po prostu zakupy na terenie Gany, Wybrzeża Kości Słoniowego i Wybrzeże Kości Słoniowej i Burkina Faso, więc Ale powiedz, gdzie wyście tym towarem handlowali? Handlowaliśmy poprzez sklep internetowy. Wtedy dopiero internet był w powijakach, więc to był jeden z takich, powiedzmy, innowacyjnych projektów. Ta sprzedaż nie była duża, natomiast przez zupełny przypadek, tak jak powiedziałem, kupiliśmy parę bębnów, bo nam zostało trochę pieniędzy. I okazało się, że ta sztuka, którą my żeśmy przywieźli, ona no nie jest sprzedawalna do końca, więc ten popyt, ten badania rynkowe, które żeśmy zrobili na podstawie tej wystawy, były rzeczywiście dobrze przeprowadzone. Natomiast bębny, które żeśmy przywieźli z Afryki, okazały się totalnym hitem. Czegoś takiego nie było jeszcze w Polsce. Były, ale jakieś takie firmy niemieckie, plastikowe bębny, czy jakieś z jakiegoś tworzywa robionego. Natomiast muzycy potrzebowali po prostu prawdziwych takich drewnianych, ręcznie robionych dram. Instrumenty, nie takie atrapy, tak, żeby sobie do... Oczywiście, postawić. Że tak. Więc trafiliśmy tutaj z tym biznesem, więc momentalnie przekształciliśmy tą spółkę w hurtownię nie rękodzieła artystycznego, ale hurtownię etnicznych instrumentów muzycznych i naszymi klientami były po prostu sklepy w całej Polsce, więc pięknie. Auto, samochód, towar na, że tak powiem, na przysłowiową pacę i objazdówki po całej Polsce, spanie jeszcze po byle jakich hotelach na samym początku. Czyli sprzedaż bezpośrednio jako przedstawiciel swojej firmy, tak? Szukaliście klientów. A powiedz procentowo, sprzedaż internetowa w tamtych czasach, czyli przez portal internetowy, a bezpośrednio, jak to tam mniej więcej było? No, proporcje były bardzo małe na korzyść, a czyli tutaj stawiając jakby na internet, bo tam było około 10% sprzedaży internetowej, 90% takiej sprzedaży bezpośredniej, więc to w
wchodziliśmy po prostu do sklepu, składaliśmy ofertę, później już znaliśmy się, bo relacje nawiązywane były utrzymywane później, więc następnie ja sprzedałem ten biznes, bo już mieszkanie w Afryce nie należy do przyjemnych, to nie jest zupełnie miejsce, w którym chciałbym spędzić resztę życia, więc przyjechałem do Polski, ale po tym biznesie mam jedyną taką satysfakcję, że jak chodzę czasami ulicami Krakowa, czyli pojadę gdzieś do Warszawy, widzę od czasu do czasu, Państwo pewnie też mają okazję zobaczyć na ulicach, jak w niektórych miejscach po prostu są osoby, które grają na takich instrumentach, na takich jumpach. I mam przynajmniej taką satysfakcję, że wiem, które to są ganijskie, wiem, które to są zabidziano i wiem, że ten biznes, że tak powiem, jest rozpoczęty tutaj przeze mnie, między innymi z moim dużym udziałem, więc mam taką wewnętrzną satysfakcję i idę, patrzę, o, moje produkty. A do dzisiaj sklep istnieje, unb.pl. Firma się nazywa Unique Brands, więc do dzisiaj można kupić te bębny, więc jak ktoś miałby ochotę, to zapraszam na unb.pl. Super, na taką czyli generalnie miałeś tą spółkę z wspólnikiem. Tak, ze wspólnikiem. I postanowiliście razem sprzedać, czy to jest swoje udziały? Ja sprzedałem swoje udziały. Jemu, po prostu, tak? Tak, jemu byłem po prostu fizycznie zmęczony mieszkaniem w Afryce i z kupowaniem tego towaru. No i zająłem się drugim biznesem. Drugi biznes to był... Biznes w Polsce już, biznes tak? w Polsce. Kiedyś u znajomej zobaczyłem pufy. To są takie worki wypchane granulatem. Tak. I do dzisiaj głównym sklepem sprzedającym, że tak powiem, te produkty są pufy.pl, założone przeze mnie. W skład pufy.pl wchodzi cała grupa, że tak powiem, firm, które sprzedają te produkty, czy różnych marek, bo stworzyliśmy, żeby robić segmentację rynku, stworzyliśmy różne marki, więc powstało 5 sklepów internetowych o 5 różnych brandach. Pufy.pl to są właśnie, to był hit wtedy, to byliśmy drugą firmą w Polsce, momentalnie wyszliśmy na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż, zaczynaliśmy od Allegro, dzisiaj już serwis pufy.pl. Jakie to były lata? To był rok 2005-2009, wtedy zaczynaliśmy. Czyli takie początki Allegro. Tak, początki. I tutaj proporcje się jako zmieniły, internet. O, tutaj zdecydowanie, całą sprzedaż żeśmy oparli na początku o Allegro, później o serwis alibaba.com, więc pozyskaliśmy klientów z zagranicy. A sprzedaż bezpośrednia już tutaj jeszcze miała miejsce? Tak, jak najbardziej. My, oczywiście, pozyskiwaliśmy klientów, kilku kontrahentów, takie markowe sklepy, które sieciowe sklepy meblowe w Polsce, między innymi Agata Meble. Było kilka takich punktów. Również mieliśmy swoje punkty w galeriach handlowych M1, także około chyba 9 czy 10 punktów. Ty podejmowałeś tych kluczowych klientów? Tak, byłem odpowiedzialny za relacje z klientami, znaczy nawiązywaniem kontaktów i utrzymywaniem tych kontaktów. W jaki sposób, jakbyś widzą, podpowiedział, można na przykład do takich najgrubszych ryb dotrzeć, typu meble Agata? Wiecie, no, nie wiem, czy do dzisiaj są jakieś inne po prostu sposoby. Ja znam sposób, który ja po prostu wypracowałem sobie telefonami, od wizytami w tych sklepach. Ciężko się oczywiście dostać, na samym końcu jest prezes, który podejmuje decyzję, więc najpierw zaczynam telefonami do sekretarki, od sekretarki do jakiegoś przełożonego, który jest decyzyjny, później bezpośrednio do prezesa. Więc... Czyli na każdym etapie musiałeś zbudować relacje. Na każdym etapie trzeba zbudować relacje, czasami nie chcę tego może aż tak głośno puentować, ale czasami trzeba być po prostu bezczelnym. Wejść, poprosić, zapytać. Dużo osób się boi po prostu, czy z góry zakłada, że nie dostanie się do końcowej osoby. Po prostu musimy głośno chyba mówić, gdzie my chcemy po prostu dojść i przedstawiać swoje potrzeby na samym początku. Czyli konsekwencja i upartość, że tak powiem, w działaniu. Tak. Czyli zasada generalnie sprzedawcy jest taka, jeżeli usłyszysz raz nie, jeżeli usłyszysz dwa razy nie, czy trzy razy nie, to jest dopiero początek zabawy. Większość tutaj odpuszcza. Zasada powinna być taka, jeśli usłyszysz 5000 razy nie, to jeszcze nic nie znaczy. Odpuść sobie po 10 tysiącach razy nie. Oczywiście tyle prób pewnie nie podejmowałeś, jak 10 tysięcy. No nie, oczywiście, że nie. Czasami bywało tak, że byłeś zniechęcony jakimś kontaktem i były też takie kontakty, które po prostu później odpuszczałem, ale zazwyczaj też staram się kierować taką intuicją. Czasami coś ci wewnątrz podpowiada, że warto, że oczywiście dobijacie, pukać w któreś drzwi. Jasne. To jest bardzo ważne, to co powiedziałeś. Słuchanie swojej intuicji, swojego serca, nie tylko rozumu, który jest programowalny przez system. Więc to jest jeden z
właśnie systemów, że tak powiem, które prowadzą do sukcesu. Okej, ale teraz co dalej z tymi pufami?